Pomidor włoski ma w dupie troski. Zdrowie, panowie, raz, nie ma na to czekać. Cała buda jest grubasów, zapieprzamy, nam się w dupach zagotuje woda. Jedziemy, panowie, jedziemy. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy. Jak Indianie, dawaj. Raz. No baczek, jedzie stary do stoceńki. Chodź. Spokojnie, panowie, żywcem nas nie wezmą. Twardym trzeba być, nie miękkim. Z rukolą, szpinakiem i gorgonzolą. W tej chwili. Wino dla szanownego pana? I uwaga, panowie! Dla nowaczka comber jagnięcy ze szpinakiem, rukolą i gorgonzolą. Ale raz! Dawaj jagnię z lodowymi to raz! Czambrinio! Cebula! Wino! Chodzi do piekarnika. Sorry, jedzie. Kochani, nie mogę teraz rozmawiać, mam bardzo dużo roboty, tak? Na razie, hejba. Przygotuj do dzielenia. Kroisz. Przykuj czosnek. Czosnek. Przybierz. Kelner! Gotowe! Migdały zamiast czosnku? Masz pojęcie, że właśnie w tej chwili najważniejszy krytyk kulinarny w tym mieście schodzi w moim lokalu? Każdy kucharz w tym mieście wie, że on jest uczulony na migdały. Skąd tu się wzięły migdały? Nie wiem, z pojemnika improwizowałem. To jest jam session czy knajpa? Chwila. Żadna chwila. Właśnie skończyłeś pracę. Jak skończyłem pracę? Tak, skończyłeś. Mam cię dosyć, potop. Ja też cię mam dosyć, potop. Ani słowa. Ani słowa. Żegnam! A wy co? Mało zamówień? Szefie! Czym zaczeka? Przepraszam. Ja teraz odkręcę zaraz to wszystko. Spokojnie, młody, nie przejmuj się. Wszystko będzie dobrze. No, już tak nie można. Wracaj do roboty. Na razie. Kurde no! Jak jedziesz, no!
zasadła. Aż szlak wyglądał. Moje skarpety? Strasznie ciągnie od podłogi. Ewa, kto jest? Siadaj. Siadaj! Kochasz ją? No. Zostaw go. Cicho! To co tu robisz? Nie wiem. Nie wiesz. A jak masz na imię? Jacques. Jacques. Miało cię nie być. Zresztą od 2 lat jeszcze nie ma. No nie mam, nie ma. Bo ktoś musi zarabiać na twoje kosmetyki, wyjazdy, koleżaneczki i inne przyjemności, jak widzę. No, bardzo przepraszam, ja zawsze płacę za siebie. Dobrze, w takim razie rozstajemy się. Co powiedziałaś? Rozstajemy się. Jak to rozstajemy się? Tak to. I tak łatwo ci to przychodzi? Po tylu latach rozstajemy się? Bo fragmenta francuskiego w łóżku ci znalazłem? Avec moi. Désolé. Ami, d'accord. Où est mon téléphone? Va te faire. Parlons pas de cette passion, d'accord? Tu vas voir. Przepraszam, można w tym domu mówić po polsku? Co się było uczyć? C'est désolé. Dégage. Oui, c'est ton mari. Tu le sais maintenant. Cześć. Zapomniałaś kogoś! Pożegnany czuły cmok. O Boże, co za radość, gdy się czegoś tak już ma. Ona? Nie, właściciel mieszkania. Pewnie się zaraz dowiem, że też ją stuknął. Przestań. Zrozum, stary, ty masz teraz w głowie film pornograficzny. Rozumiesz, go sobie przewijasz tam i z powrotem, a ona w nim gra główną rolę. Ale to nie jest prawda. Rozumiesz? Tak nie jest. Dobrze się stało, no. Przecież ona na wszystkich leciała. Ale proszę cię, nie mów tak. Stary, nawet mi nie robiła propozycji. Słucham? Ale ja nic nie, jak, naprawdę, jak głaz. Żyłeś z babką, która była po prostu niestabilna seksualnie. Kiedy ona składała ci te propozycje? Od samego początku. To się przewidziało może. Ale nie ma się co dziwić, no. Jestem młodszy. No nie jesteś. No ale jestem przystojniejszy. Ale to zależy kto co lubi, no co ty. Proszę. Jestem sprawniejszy seksualnie. No, przepraszam cię, po cienkim lodzie stąpasz. Sprawniejszy seksualnie? Dobra, najważniejsze, że całe to zakłamanie masz za sobą, tak? I to jest dobry powód, żeby się napić. Zdrowie. No, zdrowie. Zrozum. Ty musisz się teraz oczyścić. Wiesz, ja wiem jak to, co ci pomoże. Wódka. Nie. Dziwki. No dziwki może trochę, ale medytacja. Naprawdę. Mądrość wschodu. Czyścisz swoje czakramy. Stary, ty teraz jesteś przekonany, że jak z nią nie jesteś, to już nie możesz bez niej żyć. Możesz. Możesz. No, zobacz z tyłu. Zawiąż coś. Cześć. Cześć. Piotr. Anka. A ty? Jestem żonaty. A. Sorry. No, cieszę się, że wreszcie pana widzę. Ja wprost przeciwnie. Słucham? Zalegacie już za 2 miesiące. Pan mi unika, 0 kontaktu. Nie odbiera pan moich telefonów. Jeżeli natychmiast nie dostanę tej kasy, to pan i ta pani musicie opuścić to mieszkanie. Super. Nie wyjdę, dopóki pan nie zapłaci. Nie wyjdę. Ja do tego podejdę z punktu widzenia prawnego. Ręka, noga, mózg na ścianie, panie. No. Chwileczkę.
Halo? Cześć, gdzie jest kasa? Jaka kasa? Nasza kasa, gdzie jest kasa? Nie, chyba moja kasa. Suka. Musi pan mi dać jeszcze 2 dni. Wykluczone. Panie, kobieta mnie zostawiła, z pracy mnie wypierdolili. Pan nie chce mi dać 2 dni? No bądźże pan człowiekiem. Ta pani mi się od razu nie podobała. Widzi pan? Pan od razu to zauważył. Trzeba było mówić wcześniej. Z gachem ją obcym. U pana w mieszkaniu zostałem. U pana w mieszkaniu. No dobra, tydzień. Żal mi dupę ściska, jak patrzę na ciebie. Jest jeszcze coś do picia? Alkohol nie rozwiąże twoich problemów. Z drugiej strony mleko też nie. Joga też nie. Do wróżki też nie pójdę. A szkoda. Mój znajomy był, polityk taki. I mówi, że bardzo dobra. Tak, kiedyś byłem u wróżki. Położyłem 500 zł, kazała zamknąć oczy. Otworzyłem, to nie było ani 500 zł, ani jej. Tyle lat byliśmy razem, wiesz? W sekundzie wszystko zmieniamy. Nie męcz już, no. Nie jęcz. Słyszysz? Do kupy się zbierz. Powiem ci wprost. Peter, syna owraca. Jak cię to zastanie, to mi którymś z tych mieczy łeb utnie. Muszę sobie pójść. Musisz sobie nową robotę znaleźć. Pójdę sobie jak pies. Robotę sobie musisz znaleźć, słyszysz? Muszę sobie znaleźć robotę, no, no. Słyszę. Sostrę tam? Słucham? My lubimy sostrę. Sostrę musi być. Ale ja nie mam siostry. Musi sostrę. Nie może być brat? Co, ojc najlub, no ty najlub, to auto ty najlub. Nie ma sostry, nie go tytuł. Sostrę musi być. Lubi ostre. Restauracja to jest, proszę ciebie, świątynia XXI wieku. To po pierwsze, po drugie to ludzie tutaj przychodzą po to, żeby ze sobą się spotkać, porozmawiać, pomilczeć. Znaczy kursy, certyfikaty, wszystko do wglądu, także jak pan Poczekaj chce, chwilę. Jak pan chce, to ja mogę zacząć pracę od zaraz. Najpierw niech pan sobie wyczyści buty. Jakby pan był mistrzem świata, to zacznie pan u mnie od krojenia cebuli, rozumie pan? No. Opowiadaj mi teraz. 2 lata w hotelowych restauracjach, potem była mniejsza kuchnia, ale autorska o wysokim standardzie, a potem sam pan już idzie. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy jest pan zainteresowany? Tak, tak, oczywiście, najbardziej dobrze. A kiedy był? Witam. Zapraszam. Dzień dobry. Co ja, jak jeżdżę? Ja palant? A co ja? Ja wjechałam na czerwonym, no co, ty ślepy jesteś? Kobieto, prosto z chodnika wyjechałaś na ulicę, ty blond sieroto. Blond sieroto? A rano też się sama ochlapałam, co? Ty cały kierunkowskaz do wymiany. Dane proszę. Jakie dane? No twoje dane. No chyba cię pogięło. No w takim razie wzywam policję. Bardzo proszę, to może jeszcze co, CBA, antyterror? No proszę, wezwij wszystkich, no. Myślisz, że jak jesteś wysoka i w miarę ładna, to ci wszystko wolno? Trzeba spisać oświadczenie. Przecież od razu mówiłam, żeby spisać oświadczenie. Nie, nie. A nie wyzywać policję? Nie, nie od razu mówiłaś, że trzeba spisać oświadczenie. To przygotuj dowód w takim razie i spiszemy to oświadczenie. Oczywiście. Czekaj. Nie wiem, to może być. Pierdoła. Proszę. Co to jest? Nic, nieważne, nie ma innego papieru. To jest mój dowód. Ja. Marta Biały. Biała. Biała. Urodzona 23. Wiem, kiedy się urodziłam. No właśnie, ja też wiem i się trochę z szacunku dla starszych należy może, co? Dobrze. Na rogu ulicy Lindleya i Oczki wtargnęłam na jezdnię. Co wtargnęłam? Ja wtargnęłam? A co, ja wtargnąłem? No ty wtargnąłeś! Ja wtargnąłem! No. Wiesz, to sam sobie wiesz. Ja wtargnąłem na jezdnię! Tak, ty wtargnąłeś na jezdnię. Kobiety, tobie się oczy ze szpilkami pomieszały. Kartofel UTT. No. Na Chińszczyźnie. Ale adres już mam. Wyciszenie. To będzie taki rodzaj medytacji zen, której celem jest pozbycie się... Co ty robisz tam? Skup się. Pozbycie się, rozumiesz, cierpienia z życia. Usuwasz po prostu przyczynę cierpienia. Za chwilę się nauczymy przebywać w wewnętrznej ciszy. Tak zwanej pustce. Której umysł jest wolny od wszelkich pojęć. Spłynie na nas harmonia.
pierwotna czystość. Masz jeszcze ten kołnierz? Go pojęcz trochę i używaj, pamiętaj, fachowych słów. Tam kręcz, przykurcz. Wiesz, powiedz jej, że to jest po prostu... szyja łączy mózg z resztą ciała, że to grozi paralizem całkowitym. To zrobi wrażenie. A jak nie zrobi? Jak nie zrobi, już robi. Bardzo dobrze. Kurwa! Nie puść! Gdzie ty idziesz? Kurwa! Gdzie ty idziesz? Kurwa! Łapko! Puszczaj mnie! Puszczaj mnie! Puszczaj! Puść go! Do pokoju, do domu. Kuba. Musimy porozmawiać o krzyżu. Tu jest taka jakby deseczka, taka pętelka, rozumiesz? To jest tak zwany biczowy uraz kręgosłupa, wiesz o co chodzi? Biczowy, to uciska potem na rdzeń kręgowy, powodując różne napuchnięcia i takie tutaj jakby górki, no. Dlatego trzeba załatwić te wszystkie sprawy dotyczące wypadku, bo nie podpisałaś oświadczenia. Dobrze, podpiszę. W ogóle to żałuję, że nie wezwaliśmy policji, bo teraz bez sądu grodzkiego to ciężko będzie. Jak sąd? W ogóle po co sąd? Jak to po co sąd? Przecież ja muszę dostać medyczne odszkodowanie przecież za ból, cierpienie. A może mnie czeka długa rehabilitacja? Przecież nic ci się nie stało, widziałam. Przecież ja mam biczowy uraz kręgosłupa, przecież pokazuję tobie normalnie na zdjęciu. Od hamowania? Nie, od twojego wtargnięcia bezczelnego na jezdnię. A poza tym złamania i urazy często wychodzą nawet tydzień po wypadku. Wiesz, co to może powodować? No co? No co? Paraliż na przykład. Wiesz, ile za to grozi? Pójdziesz siedzieć. Ma rację. Do pokoju, słyszysz? Ma rację. A nie moglibyśmy tego załatwić inaczej? No nie wiem. Bo to w grę wchodzi, wiesz, kręgosłup, tkanka, manetka, kierunkowska, sowiewka, cały bok dala kierowania, rozumiesz? Siedzenie przytarte. W ogóle remont skutera. Ile? 5. 5 tysięcy? Stów. Ach, to nie jesteś biznesmen, to masz problem. Zawsze jest jeszcze jedna opcja. Jaka? Sebastian. Nie. Jeszcze raz usłyszę tę wądraczką, on to się zżygam. Wszystko se pryska. To jak witrę serce przesił prąd. Masz tego dość. Widziałem, jak na niego patrzyłeś. Ale o co ci chodzi? O ciebie mi chodzi. Podasz mi proszę. Co ci podać? Maka. Dziękuję bardzo. Wyżej to wasabi. A tam może być nigiri. Panowie, jesteście niesamowici. Muszę lecieć. Ale, zostajecie do końca imprezy, tak? Żartowałem. Pan. Co mam z tym zrobić? Schowaj do kieszeni. Ty wymyśliłeś tego Sebastiana. No ale kasa zarobiła. Ale to był mój ostatni raz. Masz pieniądze? Ale to był mój ostatni raz. Dobrze. Ja nigdy więcej tego nie zrobię. Nie męcz. Nigdy więcej tego nie zrobię. Ja też nigdy I nigdy więcej mi to nie namówisz. Ja cię namówiłem? Ty mnie namówiłeś. Kasę masz? Nigdy więcej tego nie zrobię. Tak, że jak coś nie wyjdzie, to wszystko stracisz, tak?
Marta, ile lat mogą być tylko kumplami? No to może czas przestać się oszukiwać. Dzień dobry. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę pana, poproszę kawę. Albo nie, nie kawę. Macie cielęcego sznycla? Mamy. To poproszę, byleby był duży, dobrze? No, dziękuję bardzo. A, i wodę mineralną niegazowaną poproszę. Dobrze. Dziękuję. Przepraszam, mogę pana prosić na chwilę? Proszę pana, co to jest? Sznycel. A kto go robił? Kucharz. Ja myślałem, że grabarz, proszę pana, wie pan? Ta krowa, proszę pana, zdechła ze starości, rodzina ją pochowała, a potem pański kucharz ją znalazł, pod lasem, proszę pana, odkopał i pomyślał sobie, że jakiś debil to zeżre. Otóż nie zeżre, rozumie pan? To jajko też, proszę pana, jakby ptak nasrał, proszę pana, wielkości zresztą mózgu tego pańskiego, pożal się Boże, kucharza, proszę pana. Nie zapłacę ani grosza za to. Do dupy to wszystko jest. Przepraszam, ale właściciel prosi, żeby pan wrócił do środka. Ja? Tak, zapraszam. Chciałem przeprosić, bo jestem zdenerwowany. Ma pan podobno jakieś uwagi do naszej kuchni? Mam. Chce pan zjeść prawdziwego sznycla? Chcę. To zapraszam. Gdzie jest kaczka? Kaczka potrzebna na gwałt. Gdzie dymasz drób? Szefie, miała być wegańska. No jest. Ale jest majonez. No i co? A majonez to nienarodzone embriony, które nigdy nie miały szansy obejrzeć słońca. Ona ma embrion w mózgu. Weź jej powiedz, że to nie jest ochronka dla kura. Jak jej się coś nie podoba, to zapraszamy na klomp obok, tak? Stawił niech se narwie. No. Panie Piotrze, gość prosi. Słucham państwa. Pan to zrobił? Tak. A więc pan, tak? Tak, ja.
Panie, w życiu czegoś takiego nie jadłem. Co to jest? To jest sałatka frize. Wędzona pierś gęsi na sałacie frize z grzanką, kozim serem i świeżymi górkami. Panie, to nie jest sałatka. To jest poezja. To jest mistrzostwo świata. Ja gwiazdę z ciebie zrobię. Do telewizji cię wezmę. Do domu cię wezmę. Zaprowadzę cię na konkurs. Byłeś kiedyś na konkursie? Nie no, gdzie ja? No. Nie byłem. Nie no, ja gwiazdę z ciebie zrobię. Nie, dziękuję panu bardzo, naprawdę. O! Ja w życiu jeszcze publicznie nie lizałem. Nie no, nie trzeba tak. Mogę? No oczywiście. No. Dziękuję bardzo. Janicki, redaktor Janicki. Nagrodę Złotej Papryki oraz czek na niebagatelną sumę, a także zestaw naczyń firmy Berghoff wręczy przewodniczący naszego jury, właściciel firmy Kotani, produkującej wspaniałe przyprawy, pan Erwin Kotani. Brawa! Najgorętszym punkcie naszego studia najbardziej utalentowany kucharz dekady, Piotr Matusik. Matysik, przepraszam. Tak, najbardziej jego gorący temat mieście. Tak, i jego fantastyczne pory. Szparagi. Doskonale, doskonale. W takim razie niech pan opowie. No to są... Czuję ten aromat. No, moje kubki smakowe teraz szaleją. Nie wiem, zaraz dostanę orgazm kulinarnego. Paweł, czy ty też to czujesz? Powiedz mi. No jak się do tego... Tak, fantastyczne. Tak. Słyszałem, że w tym sezonie tylko kuchnia Fuji. Fusion! Kuchnia polska to jest. Tak, polska, włoska, wszystko jedno. Grupa, hej, Gwarda, wszystko, fajny gość. No, nie żartuj. No tak, a teraz taki polski, grandy. Naszym kolejnym gościem. Dobry do hota. Najpierw... Może go wziąć na sesję zdjęciową. Razem z tymi wszystkimi sosami. Ludzie to kupią. Będę teraz fotografować kucharza? Czemu nie? Mam jeszcze coś dla ciebie. Mhm. Co to jest? Patrz. Zaproszenie na staż? Aha. Do centrali? Mhm. Marko. I pokażę ci swoje miasto też. I rodzinę. Rozjodesz się. Rozjodesz. Muszę iść. No. Apuntamento. Dalej rzecz. Ancora. Pracę w zakresie. Siamo. Aspetta. Ciao, Marco. Non si può giocare così, assolutamente. È stata una partita incredibile. Dzień dobry. Chłopie, wejdź. Cześć. Mam widać ciebie chwileczkę. Chodź. Sobie w telewizji cię widziałam, super. Cześć. Cześć, bardzo fajnie wypadłeś. I powiem ci tak dobrze, że pomyślałam sobie, że... Że mogłeś mieć sesję u nas. Słyszałaś mi to powiedzieć do kuchni? Awansowałam, to ci muszę powiedzieć. Wiesz co, nie wiem, zrobimy ci jakieś fajne zdjęcia, jakiś fajny reportaż i to jest, wiesz, promocja, duże wydanie i... Tobie się to bardzo przyda. No i tobie też się chyba przyda, prawda? Tak, mi się to przyda też bardzo. Jesteś z nim? Z kim? Z tym baleronem. Wiesz, to nie jest twoja sprawa, po drugie, to nie chciałabym, żebyś był niegrzeczny. Ty co, to moja asystentka umówi cię na sesję, tak? Zastanawiam się. No, ale pomyśl. Pomyślę? Możesz mi oddać klucze? Do widzenia. Stary, no to idź tam. Pokręcisz trochę pizzą i pokażesz jej, że już ci to w ogóle nie robi. Nie, może poznasz kogoś. No, już jedną poznałem. Ale ja nie mówię, że tam, tylko w ogóle na świecie chyba jest trochę fajnych dziewczyn. Mądrych. Skrawnych. Ufnych. Z biustem. Z biustem. Co, ty niezadowolony jesteś z tej twojej Suanu, tak? Snow. A, Snow. Snow. Niezadowolony jesteś? Nie, w porządku, tylko że czasem i tak nachodzi. Że mi pościsk, ale potem mi mija. Tak. Wiesz co, ta dziewczyna, co ostatnio ją poznałem, ona coś w sobie ma. Ta, co się spławiła 5 stówami? Wiesz co, ona tak, ja zauważyłem, jak patrzyła na mnie, tak
Wiesz, tak, no, powiedziałbym, no, ciepło. Ty jesteś jeszcze nienormalny, rozumiesz? Ty jeszcze w ogóle nie myślisz logicznie, musisz zwastować teraz. Kupię sobie glonojada. One żyją po 30 lat. Będę nosił go w słoiczku przy sobie, nigdzie mnie nie spierdoli. Ja na pewno już nie, wiesz, z francuskim farfocłem. Słuchaj, ja się z tobą dzisiaj nie dogadam. Idę sobie. Ty sobie zrób taką listę, za i przeciw. I zobaczę, że ci przeważy. Jasne, na razie. Przeciw ci przeważy. Hej. Cześć. Ufno. No to Tomaszek, no tak cześć. Siadaj, proszę tutaj jeszcze raz to samo. Ty co u starego? U starego to nie wiem, bo się zwolniłem. W liniach lotniczych teraz robię. Dzisiaj tu, jutro tam. Catering sterylny. Żadnych pojemników z przyprawami. Piękne stewardesy, nie? Bardzo przepiękne i mądre. Takie cudowne, zwiedzne dziewczyny. Ładnie to powiedziałeś. Sałatka na dziewiątkę. Ruchy, 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 ruchy. Tak jest. Klient nasz pan jest. No. Głowę czy nie trzeba? Pedro. Do roboty! Co? Nieźle szef narozrabiał. Co? Klient zareklamował. Szef się na niego rzucił z pięściami. Potem podbiegła Elwira. Szef zostawił klienta i zaczął ją dusić. Dusić? Negusy. Może powinienem, bo ona taka trochę zauzowata. O, chmurki dopisują. No świetnie, świetnie, świetnie. Fajnie się bawicie, chłopaki, tak? Bardzo fajnie. A może byście się tak na pracy skupili, co? O. Goście chcą poznać nowego szefa kuchni. Francuzi, trebie, bonjour. Nie idę. Co? Nie będę się kłaniał francuskim pieskom. Pani Francuzi jeszcze Włosi są. Ostranym Włochom tym bardziej nie, Elwiro. Parmezan z koziej dupy. Elwiro! Co my? Grypa filipińska. A to się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po prostu wzięła się dziewczyna. A potem jest już z tobą źle. Pachnie pis strasznie. Lepka kochałem się. Pachnie pis strasznie. Lepka kochałem się. Kurde, no co ty, jak ja nie wiem? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. A potem cyk-cyk z automatu trafia to na okładkę. Niech się pan nie martwi, wszystko będzie dobrze. A tu nasz fotograf. Zbik, przywitaj się z panem. Siema. Tak, a tutaj mamy mały catering. Czekoladki, ciasteczka, wszystko dla pana, soczek. Nie macie co robić? Zróbcie mi kawę. A pan czego się napije? Ja dziękuję. Aha, a co na lunch? Widzę coś beztłuszczowego. Co się stało? Bardzo się przepraszam, mam na rowerze miałam... A to nasza stylistka Marta. My się znamy. Znacie się? Z ulicy. Aha. To zapraszam do charakteryzatorni. Dziękuję bardzo. I co, gotowy? Jak ty się w tym czujesz? Normalnie. Zdejmij to. Zmieniamy na czarny, czarnego szczupla. Dobra, niedźwiedź dajesz. Do mnie bardziej. Bardziej. Broda w górę.
Na mnie patrz. Niedźwiedź, zrób coś tą miną. Co to za twarz podłowana? Może jakiś uśmiech? O jest, nie, tylko nie uśmiech. Dobra, załóż mi coś. Dasz cię przeprosić? Słucham? Kawa? Można robić. Weź usiąść jakoś normalnie. Może spróbuj spojrzeć bardziej inteligentnie. Wyluzuj, wszystko będzie dobrze. To może jakiś obiad? Mówię, że ślepy to do tego głuchy. Albo kolację fajną. Fajna to jest kasza gryczana w barze mlecznym, ale tam pewnie celebryci nie jadają. Ale jaki zamiast celebryta? Sorry, nie grasz w mojej lidze. To sorry. Ciao, gwiazda. Praniamy kafę? Nie, nie mam czasu właściwie. Dałbyś spokój, naprawdę, bo to upokarzające jest, naprawdę. Małego muszę odebrać ze szkoły. Cześć, Marta. O Boże, to znowu ty. No znowu ja, wiesz, chciałem, myślałem sobie... No nie myśl. Chciałem z tobą normalnie porozmawiać. Żeby nie przedłużać, do łóżka z tobą nie pójdę. Na randki nie mam czasu, także nic z tego nie będzie. Kto ci powiedział, że ja chcę z tobą iść do łóżka? Mówiłam ci, że nie mam czasu, a poza tym za stara jestem na bajerowania. Nie jesteś w moim typie. Za bezczelne babsko. Poczekaj chwilę. To masz rower, to jesteś fana. To trzeba było powiedzieć od razu, że się nie boisz. Ja się nie boję, to raczej mężczyźni boją się mnie. Może zwolnisz, bo na zawał padnę. Mam taką nadzieję, przynajmniej się ciebie pozbędę. Kurde, jak jedziesz? Szulu jeden, no. Jak ci się nie podobam zewnętrznie, to może zechcesz wejrzeć w mój głąb, co? Jestem dobrym człowiekiem. Normalnie lubię zwierzęta futerkowe, te łysy też. Nie odpuścisz, co? Nie, nie odpuszczę, a poza tym przez przejście dla pieszych, kto się przeprowadza rower. A ty co? Policji dorabiasz w czasie wolnym? Zadzwoń, ale wieczorem. Wykroczenie popełniłeś. Przestań! Bo nie odbiorę telefonu! No gdzie, czulu? 100 kilogramów. Ciągać w takim biegu. Chciałaś przyjść na kolację, więc kolacja przyszła do ciebie. A ty, małolacie, zdecydujesz, co będziemy jeść. Pizzę? Może być. Patrz. Okej, dobra. My lubimy na ostro, nie? Bardzo. Ma.
Niezłe. Niezłe? Nie, no moim zdaniem idealnie jest, naprawdę. Ta sesja ma pazur, temperament, tło, kontekst. Super wyszło. No, a to wszystko, wiesz, zasługa Martyn, naprawdę. Idealnie wyczuła model. Tak wyczuła, wiesz, że jej potem kolację w domu machnął. To jak drukujemy? Proszę. Się zabiję kiedyś. Okay. Halo? Cześć. Dzisiaj? Nie, to wiesz co, dzisiaj nie bardzo. Chociaż w sumie to Kuba na co i u babci. Za co pijemy? Za spotkanie? Może być. I za to, że nic z tego nie będzie. Marta? Nie wierzę. Kopelat, miło cię widzieć. Cześć. Dzień dobry. No nie no, Kicia, proszę cię, jaki dzień dobry. Takie spotkanie, a ty mnie tak witasz. Dlaczego ci nie było w Zamościu, co? Oj, niegrzeczna, ty niegrzeczna, nie ukrywam, czekałem. A widzisz, nie było na co. Przepraszam bardzo. Słucham. Autograf? A pani pan? Widzisz? Tu jest. Proszę. Mogę prosić jakiś długopis, a na serwetce mi pan napisze? Tam. Jak masz na imię? Zygfryd. Uroczo. Chyba nie wykończył mnie. Już nawet spokojnie pogadać nie można. Proszę. Dziękuję pan bardzo. Bardzo proszę. No to właśnie... A właśnie, wiesz to... To wiesz co, wybaczę ci tę Zamość, jeśli się zgodzisz na sesję w Sopocie. Wiesz co, no nie mogę, mam dużo pracy. Żadne, ale wyjeżdżamy w przyszłym tygodniu. Kochanie, zadzwoń do kierownika, wkręci cię. Jak się postarasz, zrobię z ciebie pierwszą stylistkę. Ty już wiesz, co lubię, prawda? Ale... To... No, pa... Jezu, przepraszam. No, powiedznęło mi się, przepraszam. Człowieku! Ale co, co ty kurwa zawania no odpierdzało? Mi się, przepraszam bardzo. Ale co ci się to z autografem, sorry, przepraszam. Ale przecież to jest kurczyn. No pojebało cię, ale stary, gdzie, to jest kurczyn. A gdzie pan kupił? W dupie, ja muszę to odesłać. To świetne. To wypożyczalnie, ja to pożyczyłem. Stary, coś się nie... Ochrona, rozumiesz, a nie. Panowie, Piotr! Skurczybyki. Trzeba się było jeszcze na mnie rzucić. Piotr, boli? Nie, spokojnie. Pokaż. Nic, to w kuchni. Kurde, nie miałem większe wrażenia. Co, śliwa jest? Jest. Możesz? Spoko, dzięki. Kurczę. Wszystko okej? Okay? Wszystko okej. Okay. Nie, bo się po prostu zdenerwowałam. O. Przepraszam cię, to... Ale daj spokój. Nie. Będzie musiał teraz Gucciego oddać do sklepu albo koledę Bierzemy 7 tłustych ochroniarzy, podlewamy ich ognistą wodą indiańską, zalewamy krwią wyciskanych afrykańskich biedronę. I do tego dwie małe pękate blondyneczki. Napój bogów przygotowany. Voilà. Za zwycięstwo. Boli? Boli. No ale może być. Od dawna masz ten numer? Jaki numer? Numer na oko. Wcześniej miałem na koklusz i urazy kręgosłupa. I co, działało? Jakoś działało. Halo? Tak? Co się dzieje? To włącz telewizję. Dobrze, to zaraz wracam. Pa. Syn. Muszę wracać. Przecież nie mam tutaj szczoteczki ani majtek. Szczoteczka by się znalazła. A majtki? Majtki nie. Musisz to sobie przekładać.
queso fondi, la luce blu. Perché abbajur mentre spandi la luce blu. Grazie di tutto, non abbiamo più bisogno di lei. Paura! Beh, sorpreso? Eh sì, io sì. Sì. Io no. Oddio, cosa fai qua? So tutto. Cosa sai? Can you take... Ani kurwa jednego słowa. What? Jezu. Co, Jezu? A co się panu stało? A co, bitki wołowe trenowałem, tak? Co, a co taki smutny? Depresja. Depresję to ma księżna Monako, a ty to masz kaca. Do roboty, kochani, co tu się dzieje? Obijacie się od rana? Raz by ja dostał i od razu do rany przyłóż. Krój. Dziwne, nawet nie urwała na głowę. W szoku jestem, wszystko zatwierdzone. Zdarzeje się, jak nic zbik. Zbik. Ej. A ona dobrze zna tego Piotra? Bardzo dobrze. Powiedziałbym dogłębnie. Nie powiedziałeś mi, że z nią byłeś. No, jakie to ma znaczenie? Trochę ma, w końcu to moja szefowa. Prawie się przed nią wygadałam, że mnie karmisz. Wstydzisz się? Nie. Dlatego, że mi tyłek urośnie. A daj spokój. Wtedy, kiedy byłem z Ewą, to ciebie nie było. Tak? I to trzeba zrozumieć. I weźmiemy tego arbuza. O cholera, co za czuj? Widziałeś go? Jesteś głodna? Pewnie. To ci taki makaron zrobię. No, jaki? Taki, że? No. Odbierz. Odbierz. Sam chciałeś. Halo? Do godziny. A przecież się umawialiśmy. Dobrze, będę za chwilę. Co się stało? Rozwalił sobie rękę. Podwieziesz mnie? Wiesz, że on to robi specjalnie. Mam nadzieję, że nie. Mamy dużo czasu, powiem ci, dla siebie. Bardzo dużo, mnóstwo. To dobrze, nie? No. Do momentu, kiedy zadzwoni telefon. Jesteśmy w klubie, nagle dzwoni telefon. Jesteśmy w kinie, dzwoni telefon. Jesteśmy, wiesz, u mnie w domu, wiesz, fajna atmosferka. Telefon dzwoni. No. I ona wtedy dostaje straszny telefon, wiesz. Ten syn, kumus mały, rozumiesz, terrorysta, wydzwania i męczy. Ona może mieć kogoś na boku, na bank. Niemożliwe to. Stary, teraz zupełnie jest inaczej, bo kobiety są aktywne, rozumiesz, zarabiają pieniądze. Same sobie podrywają facetów. Potrafią obstawić kilka koni na raz, nawet się nie zorientujesz. A to szczera dziewczyna jest, rozumiesz? Cielakiem z oka patrzy. Cielakiem. To samo mówiłeś o Ewie. Musisz pokazać jej, że jesteś facetem. Musisz być twardy, rozumiesz? Konrad! Ta się nie ciekawa ma tata, no jo? Tata, co? Chyba kumane sterzy. Tata, idę ma ty na sercu. Tata, daj. Kiedy ja mam tokie na tydzień, gdy ty kumane sterzy. Tata, profesor. No i Stasiu, pan zmieni wodę kwiatom, dobrze? To jest chlebnie woda. Tak, pani mówiłam 5 razy. Dacie sobie radę jutro beze mnie? Wszystko macie ustawione? Tak. Aha, i panie Wirko, no, jeszcze jeden łabądź taki, a ja po prostu zejdę na zawał. Panie Piotrusiu, to jest tulipan, kwiat taki to jest. Ja wiem, że pan wolałby raczej styl minimalistyczny, ja rozumiem, ale w tej restauracji są tulipany zamknięte. Były i będą. Proszę cię bardzo. Panie Stasiu, wodę. Proszę zmienić wodę. Ruchy. Ktoś rozłoży. Przestoję. Moje zdanie całkiem dobrze wyszło, proszę. No, nieźle.
A o czym chciałaś rozmawiać? Piotrusiu, każdemu z nas potrzebny był wtedy oddech. Bo ty poszedłeś do przodu, ja też. Parę rzeczy nam w życiu wyszło, parę nie. Ale też było nam dobrze. Nie możesz zaprzeczyć. Nie zaprzeczam. Dlatego zdecydowałam, że powinniśmy do siebie wrócić. Chyba masz jakiś problem. Piotruś, możemy się mówić tak, że ja wpadnę do ciebie, ugotujesz coś, porozmawiam, ja ci też wszystko wytłumaczę. Ale nie wpadniesz do mnie wieczorem. Ewka, ani jutro nie wpadniesz do mnie, ani przez najbliższe 50 lat. Przykro mi. Wydłubała sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubała sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubała sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. A potem błagałaś, bym wrócił do ciebie, składałaś przysięgi, że będzie jak w niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Wydłubała sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Gotowe! Tak stoicie. Podejdźcie do tych krów. Ale ja tak nie chcę, rozumiesz? Nie chcę zaczynać tej całej zabawy w domu, bo i tak się źle kończy. Dalej, dalej. No ale może on nie ma nic przeciwko temu? Nie sądzę. A wy co? Stoicie tak jak te krowy? No podejdźcie do nich bliżej. Bliżej, bliżej. No dalej, podejdźcie. Tu jakąś głębię muszę mieć. Marta! Co ona taka sina jest? Sina jest 20 stopni! Nie sądzę przecież. Ostatnio właśnie wszystko przez to się spieprzyło. Kuba przyzwyczai się, polubi, a potem nie będę miała problem. Ale przecież sama mówiłaś, że jest inny, nie? Ile chcesz to tak ciągnąć? Co się dzieje? Poczekam. Czasami warto jest poczekać. Tylko żeby było na co czekać. Co, alergia? Kurwa! Zabierz na mnie to bydło! Marta, słuchaj, bo problem mam. Bo moja mama przyjeżdża i rozumiesz. O, jest, to jest tam. Cześć! Niespodzianka. Myślałam, że to będzie maharowy beret. Cześć, mamuś. Dzień dobry. No, pomóż! Dzień dobry! Cześć, mamula. To jest moja narzeczona, Marta. Bardzo tak. Proszę, bardzo już myślałam, że nie doczekam. Masz, syneczko, słoneczko. Także przyrodzę. No wiem, dziękuję, kochana. Chodźmy do samochodu, to mam. Smarowałam cię, czemu? Jak podróż? Właśnie. Powiedz, lepiej co u wujachenia, powiedz, jak tam, jak on wyszedł z tego w ogóle, czy nie wiem, miał wyjście, wiesz, ile pieniędzy byśmy nam przedali. A tam pracujemy, widzisz? O tam. Po lewej tam. A mieszkać gdzie będziecie? No, to się jeszcze okaże. Prawda, kochanie? No nie ma na co czekać. Złotko, swoje lata masz. A dziecko kiedy chcesz urodzić? Już urodziła. Jezus Maria, ale wspaniała. Monumentalna. Wiesz, co widzę, jak na to patrzę? Boga. O Jezus. Nie wzywaj imienia Pana Boga swego nadaremno. Mama sama powiedziała o Jezus Maria. Ale nie nadaremno i nie pyskuj matce. Proszę nam zrobić zdjęcie na tle. Oczywiście. Z przyjemnością. Bartek? Przytul mamę. A gdzie mam być? W pracy. Znaczy, z kolegą w pracy. Muszę już kończyć. Na razie, pa. Ile jest jeszcze kościołów w Warszawie? Chyba z 50. Co najmniej 50 w budowie. A ta ryba na to sushi to jakaś miejscowa, tak? Nie, coś to z importu jest. Tuńczyk, łosoś. To musi być świeże, bo je się surowe. Ale tam to koro żelazowa woda. Surowa ryba ma pewnie pasożytów. Słyszałeś o nicieniach, co tu chcesz mnie zabić? Co w tomatę kodasaj? Taką grillowaną na amen. O, właśnie. Ej. To co, to co? Thank you.
Nie, no, czuję, że nie jest nic. Weź to dobra. Konrad, nie teraz, wiesz? Zły moment jest. Dobra, wyślij. Na razie, pyszpa. Zasłony. Chodź tu, chodź tam. Powiesz mi, jak się robi ten holenderski sos? Krój. Proszę. Boże, 50 zł za surową rybę w glonach? Czy ty w życiu do niczego nie dojdziesz? I redakcja płaci. Tak? To ja sobie wezmę z każdej po dwie. Zamów, a ja zaraz wrócę. Buty... Boję cię, ona chyba coś podejrzewa. Piotr? Akcja równoległa, co? Co? Nie, tak nie jesteś facet! O matkę chodzi! O jaką matkę? O jaką matkę chodzi? O jakie pozory? Jakie pozory? Kto może mi powiedzieć? Do cholery! Spokój! Koniec tej warstwy. Kto to jest? Ja jestem narzeczony. Jaki narzeczony? Nie dodawaj sobie. Jak narzeczony? To jest twój narzeczony? Tak cię matka nauczyła okazywać uczucia? Nie, nie, czekaj, to nie jest mój narzeczony. Właśnie ja jestem narzeczony, tylko nie jego, tylko jej. I on mi właśnie wyrywa narzeczoną, proszę pani. To? Jak ci wyrywa? On jest gejem! Ty patafianie, ty. Gejówek? On ci wyrywa, o. Zostaw mojego syna w spokoju. To taka twoja przyjaciółka jest? Muszę. Tak, Kuba? Dobrze, zaraz po ciebie przyjadę. Wiesz, jak to się skończy? On się boi, nie chce, żebym się sparzyła. On chce mnie chronić, a ja jego. A gdzie jest teraz ten mały terrorysta? Dobrze, to wiesz co? Powiedz mu, że ja jutro z nim porozmawiam, jak mężczyzna z mężczyzną, dobrze? Przede wszystkim młody, nie kozakuj, spokojnie, systematycznie i powoli. I nic się nie bój. Ja się nie boję. Dobrze, nie musisz udawać. Spanikujesz, w porządku, powiedz, ja się nie będę śmiał. Jestem starszy, silniejszy i znam się na wspinaczce, będę cię asekurował. No, śmigaj, zaufaj wujkowi. Nic się nie bój. Nic się nie bój, spokojnie. Nic się nie bój! Nic się nie bój. Nic się nie bój. Co mi to było? Cudze dzieci. No cześć. Hej, no jak wam idzie? W muzeum jesteśmy Wojska Polskiego. Gdzie jesteście? Wiemy, jak będziemy wracać. Cześć! Jesteś? Chciałem powiedzieć, że zjemy coś zdrowego. Dobra, to będę wieczorem. No na razie, cześć, bo tak wieje trochę. Kuba! Tak? Chodź pomóż wujkowi. Może starszy i silniejszy jesteś, ale na wspinaczce to ty się nie znasz. Nie pyskuj, dobrze? Ślisko jest. No jak? Okej,
zrehabilitowałeś się. Bezczelne małe. Cześć chłopaki, jak tam? Przepraszam. Ajaj. Śpi? Nie. Poszedł na imprezę. Nie, no jasne, że śpi. Ja też sobie tak trochę przysnąłem. Co to jest? To jest wiatr Toskanii. Najpiękniejszy na świecie. Ale to jeszcze nie wszystko. Specjalnie dla ciebie. Do tego jeszcze. Neapolitański sos. Otóż, moja droga, to jest kanelonie szpinakowo-serowe zapieczone pod pierzynką beszamelową, aromatyczne z chipsem bazyliowym i bąkiem, zauważ, bąkiem pomidorowym ze skrzydełkami. Polane to wszystko jest sosem neapolitańskim. Po środku stoi... No, dziękuję, dziękuję. Po środku stoi żagiel parmezanowy. Parmezanowy, który, kiedy go zjesz, będziesz tak wyrazista, jak freski. Kupił go totalnie, ale totalnie. Poza Wojska Polskiego. Wyobrażasz to sobie? No wiesz, no, młodzież jest głodna wiedzy. Zajrzyj do mnie na chwilę. Stasz w Mediolanie, to może być dla ciebie ogromna szansa. Praca z najlepszymi. Ale... Tylko decyzję o wyjeździe trzeba podjąć szybko. Jak szybko? No właśnie, bardzo szybko. Ale ja mam dziecko. Marta, każdy ma jakieś dziecko. Dzieci są teraz mocniejsze w samolocie od bagażu podręcznych. No poważnie, ja wiem, że to spadło na ciebie tak nagle, ale to może być ogromny krok w karierze. Wiem. Wiem. Dlatego muszę się zastanowić. Sorry. No, nie bierz tego do gęby, przecież to ludzie mają jeść. Zwariowałem. Zwariowałem, muszę. Co to w ogóle jest? To jest risotto? To jest gówno, nie risotto. To są kozie boby jakieś. Co się patrzysz? Wyrzucaj to! Od nowa rób! Raz! Co za wstyd w ogóle? Co za chamstwo? Co ty się w Alpach chowałeś? Słoweńskich jeszcze, człowieku. Z kozami. Taki wstyd będziesz ludziom dawał. Piotr, możesz rozmawiać. Chcę ci coś bardzo ważnego powiedzieć. Tak? Kochanie, mam pożar w burdelu, teraz nie mogę rozmawiać. Będę późno, bardzo późno będę. No, na razie, to pa. Michał. To też leży tutaj już 2 godziny, zaraz samo pójdzie! Dzień mnie jeden nie było, co się z wami dzieje? Nie śpiewaj mi już tam! To jest szansa, nie? Szansa. Lepiej by było tego nie docenił, to jest praca, to są nowe możliwości. To... Pieprzyć pracę. A kto mówił, że w życiu najważniejsze jest sukces i zawodowo się ustawić, co? Nie wiem, kretyn jakiś. Marta, w życiu ważni są ludzie. Całe życie chcesz być stylistką? No nie. A z Piotrem chcesz być? No tak. No to sama sobie odpowiedziałaś.
robisz? Czekam. Na co? Na cię. Ubierz się. Chyba raczej rozbierz. Piotruś. A proszę cię, Ewka. Gotuję ci coś, dobrze? Uspokój się. Ci zatań, to znaczy... Uspokój się. Cześć. Muszę ci coś powiedzieć. Ja wiem tylko, że nie możesz teraz wchodzić do mieszkania. Wiesz, że ci to wszystko wytłumaczę, mam taką sprawę do załatwienia. Cześć, Marta. W otwarte okno wskoczę nad ranem. Tuż obok się położę, nim wstaniesz. Duszy całość, skradnę całą. Ty dostaniesz do łóżka podane. Jeżeli przyszłaś, żeby robić gierzałosne insynuacje, to ja nie mam czasu. To już nie ma znaczenia. To super. Mam pytanie. Tak? Można przyspieszyć termin wyjazdu na staż? Sos holenderski, młody, musi mieć aromacik wina. Kiedy go na łaźni wodnej ucierasz żółteczko, dodajesz masełko, i odrobinę wina. Odrobinę. I z aromacikiem. A ty chcesz wylecieć z roboty? Niedługo wszyscy tu będziemy latać nad dachami jak te. Ty co ty bradzisz? Ludwik nas sprzedał. Jak to nas sprzedał? Weź ty się ogarnij trochę. Panie Piotrze, proszę na chwilę. Jasne. Weź się ogarnij. Chłopaki trochę świętowali dzień kucharza, ale wszystko mam pod kontrolą. Oczywiście, rozumiem. No właśnie, tylko teraz ja nie rozumiem. Co, mamy długi? Długi? Jakie długi? Dlaczego pan sprzedaje? Konie. Całe życie kochałem konie, a teraz chcę zainwestować w konie. Konie. No to jak konie, to ja nie mam żadnych pytań. Ale ja mam. Konrad, jak będziesz mógł, oddzwoń, chyba mam pomysł. No! Mówię ci, że już jadę. No to jedź szybciej, bo mi się na łeb urwie. Nadal nie wierzę, że kończę z wycieczkami. Jak mi pokażę jakiś papier, to może się uspokoi. Muszę kończyć. Bo kurunda! A to bofum. A na taka chcieć tej ruchy, to taka raz się pamiętaj. Daj dziobu. Dobry panu. Pan mnie śledzi. Zlecenie miałem. Na mnie? Żona niejakiego Marko Fratiego szukała dowodów zdrady. Mojej zdrady? Swojego męża i pana byłej. Ewka wyszła za mąż? W sumie mało mnie to interesuje, szczególnie, że żadne z nich mnie nie zapłaciło. Co ja mam zapłacić? Zapłaci pan.
Mam coś, co może pana zainteresować. Pana i tę sympatyczną blondyneczkę. Ci zatań, to znaczy... Uspokój się. Kocham cię, Piotr. Ewa, ale ja cię nie kocham. Ewka, ale proszę cię. Ale tylko chwilkę. Słuchaj, Ewka, ja cię nie kocham, rozumiesz to? Nie kocham cię! Nie kocham, bo co? A ja cię nie kocham! Bo cię kurwa uruskał dół? A, jakie masz, hehehe. Cześć. Cześć. Mam coś dla Marty. To chyba trochę za późno, co? Chciałbym, żebyś jej to dał. Proszę. Ale jej nie mam. Ja wiem, ale to wyślij jej to. Nie wiem, chciałbym, żeby to dostała. Proszę cię, no. Dobra, jak dolecimy, zadzwonić, podać adres. Jeszcze nie doleciała? No nie, no dzisiaj leci. Przed chwilą wiozłem ją na lotnisko. Przepraszam, proszę pana, ja nie mam biletu, ale czy mogę na te schody się dostać tu do tej kobiety z dzieckiem, co? Nie ma takiej możliwości w ogóle żadnej, nic? Kurczę. Przepraszam. Tomaszek? Samolotu Boeing 737. Za oknem piękna pogoda. Jeśli jednak nie interesują Państwa widoki za oknem, mamy alternatywę w postaci filmu, który za chwilę zostanie wyświetlony na ekranach. Nasz personel rozda również Państwu posiłek i napoje. Życzymy przyjemnego lotu. Co się dzieje w ciebie, Piotr? Na filmie. Ja cię nie kocham, rozumiesz to? Nie kocham cię! A ja cię nie kocham! Śniadanie czy kolację? Obojętne. Boże, lunch to wiem, że nie. To może śniadanie. Podane przez beznadziejnie zakochanego wariata, któremu nie jest obojętne to, co zjada jego kobieta, ukochana. Wyjdziesz za mnie? Tak! Cicho. Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, tak po prostu bez pamięci zakochani. Swoje ścieżki, które wiodą ich w nieznane.
baśni zagubieni między nami. Pośród spadających gwiazd on i ona pierwszy raz zapatrzeni tylko w siebie zakochani. Nie, ciekawe jak to teraz będzie. Dobrze będzie, będzie modnie i będzie dobrze. Wypluj to. Dlaczego? Co? No to będzie smacznie, dobrze? No, lepiej. U ciebie zawsze było smacznie. A teraz to nie będzie u mnie. A gdzie? U nas. I ruchy trzeba robić, bo się samo nie ugotuje. Dobrze będzie. Otwarte okno wskoczę nad ranem. Tuż obok się położę, nim wstaniesz. Duszy stałość skradnę całą. Ty dostaniesz do łóżka po nowe życie na śniadanie. Pozwól, że cię nim nakarmię. Szczęściem nie bój się nakruszyć. Wypełnimy nim poduszki. W otwarte okno wpuszczę. Wreszcie nas do końca ogrzeją. Wśród owoców otwórz oczy. Już się śmiejesz. Dostaniesz ode mnie.